O zaginięciu mężczyzny policja powiadomiona została w środę wieczorem. Ciało radnego znaleziono wczoraj w lesie na terenie gminy Pęcław. Prokuratura rejonowa w Głogowie wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie przeprowadza czynności śledcze mające na celu ustalenie przyczyny zgonu tego mężczyzny oraz okoliczności, w jakich do niego doszło. W dniu wczorajszym prokurator przeprowadził na miejscu zdarzenia oględziny, podczas których zabezpieczył wszystkie możliwe ślady i dowody. Zaplanowana na dzisiaj sekcja zwłok być może pozwoli jednoznacznie odpowiedzieć śledczym na pytanie, czy śmierć Pawła Chruszcza była wynikiem samobójstwa, czy też przyczyniły się do niej osoby trzecie. Na tym etapie postępowania jest za wcześnie, żeby wypowiadać się co do przyczyny zgonu. Badamy wszystkie okoliczności i wszystkie możliwe wersje tego zdarzenia. Paweł Chruszcz działał społecznie w interesie mieszkańców i miasta. To między innymi dzięki niemu wyszła sprawa ogromnych przekroczeń arsenu w Głogowie. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Zdrowy Głogów, którego głównym celem była walka o czyste powietrze w mieście. Był też inicjatorem wielu przedsięwzięć w Głogowie. Ostatnio radny krytykował sposób, w jaki miasto dofinansowało działalność Zielonego Przedszkola, prywatnej placówki, w której doszło do przypadku znęcania się przedszkolanki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Paweł Chruszcz miał 42 lata, osierocił żonę i dwójkę dzieci.